niedzielę do Lasku Grodzieckiego z terenu całego Będzina zjechali się prawdziwi tropiciele przygód. Byliśmy przygotowani na 20 drużyn i max 100 osób. Dzisiaj mamy 29 drużyn, no i ponad 100 osób jest zgłoszonych, więc jak widać, pogoda nam dopisała oraz uczestnicy. Tego typu wydarzenia organizowane w naszym mieście od zawsze cieszyły się dużą popularnością. Chodziło o dobrą zabawę, rodzinną, wśród przyjaciół, pogoda dopisała, gra terenowa fajnie przygotowana, myślę, że wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, wszyscy uczestnicy docenieni. W trakcie gry terenowej zawodnicy mieli do pokonania kilkukilometrową trasę, na której musieli zmierzyć się z przygotowanymi dla nich zadaniami. Będą się mierzyć przede wszystkim z wiedzą ogólną o mieście Będzinie oraz ze sprawnościami do pokonania. Będą mieli do odstrzelenia na naszej strzelnicy kilka punktów, będą musieli poskakać na skakance oraz celnie rzucać do punktu wyznaczonego. Jesteście ciekawi, które z zadań sprawiło Będzinianom największe trudności? Myślę, że dość trudne. Trasa nie była prosta, no jednak trochę wysiłku włożyliśmy, żeby całą drużyną dobiec na metę. Fantastyczne jak zwykle wrażenia. Najtrudniejsze było chyba pytanie dotyczące prezydentów miasta Będzina. Sprawiło nam największe problemy, a tak to okej. Okay. Fajna zabawa. Fantastyczna inicjatywa, fantastyczna zabawa. Pytania były niektóre trudne i podchwytliwe. Ale i tak wydaje mi się, że na konkurencjach sportowych się rozstrzygnie wszystko. Najlepiej z przygotowaną trasą poradziła sobie drużyna Grzybków-Halucynków, która zdobyła łącznie 73 punkty. Udało się, przez kilka ostatnich tygodni ciężko ćwiczyliśmy, zdobywając wiedzę i umiejętności fizyczne, żeby się wszystko udało. I dzisiejszy dzień był zwieńczeniem naszej wielotygodniowej ciężkiej pracy. Jak zdradzili nam zwycięzcy, ten sukces to zasługa wszystkich członków drużyny. Tak, mieliśmy takie swoje mocne strony i je wykorzystywaliśmy na różnych etapach, także każdy się przyczynił do tego sukcesu. Po zakończonej rywalizacji każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy medal oraz dyplom. Główną nagrodę dla zwycięzców w postaci bonu na odbycie szkolenia na strzelnicy dla całej drużyny ufundowało Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU. Martyna Daczkowska, kanał 99.